To niesprawiedliwe! Coś nie tak? Chcesz się pobawić z imbirkiem? Nie, nosimy maseczki i rękawiczki, a imbirek nie ma nic! Nasze zdrowie jest dla niego najlepszą ochroną. Nigdzie nie wychodzi. To i tak nie fair! Czuję jego wzrok na sobie! Patrzy tak na ciebie tylko wtedy, gdy nie dzielisz się z nim słodyczami. Ale naprawimy to. Zrobimy dla niego maseczki? Lepiej! Labiryntowy szpital! O, ale super! Interesujące! Cześć! Dzisiaj zrobimy nowy labirynt dla imbirka. Będzie to 5-poziomowy szpital. Przyjemne z pożytecznym! Tak! Musimy wyciąć kilka tekturowych podstaw. Wiesz, że imbirek jest zawodowym labirynto... łazem? W każdym razie musimy go zaskoczyć! Wiem, ale to zależy też od ciebie. Uważajcie z nożykiem, dobrze? Tu zrobiłam otwór dla imbirka. Świetnie! Pierwsza część jest gotowa! Czemu tylko jedna? Wszystkie 5! Spójrz! Kiedy to zrobiłaś? Znowu się rozproszyłem! Zrobisz dekoracje? Pewnie! Będą 2 rodzaje ścian. Małe dekoracyjne i większe w szpitalnym stylu. Patrzcie tylko! Przyozdobiłem wszystkie części! Zachwyćmy się! Znaczy, spójrz! Przygotowałem też plan toru przeszkód! Przyznaję, dekorowanie idzie ci lepiej niż jedzenie słodyczy. Racja! Dekoracje i słodycze to dla mnie 2 najważniejsze rzeczy! Dekoracje, słodycze... coś jeszcze? Macie jakiś pomysł, widzowie? Uszczęśliwianie ich, a co? A mnie uszczęśliwiają polubienia naszych filmików! Spójrz sam, bazy labiryntu są gotowe. Iście ekspresowa budowa! Teraz możemy przejść do toru przeszkód. Zacznijmy ustawiać przeszkody. Najpierw najwyższy poziom. Ustawiamy ścianki oddzielające, a po nich przeszkody. Uważajcie podczas pracy z gorącym klejem, dobrze? Tu będzie jadalnia. Powiedziałaś jadalnia? Tak, będą tu nie tylko stoliki, ale i inne rzeczy. Zaraz wracam! A dokąd to? Ach, w każdym razie, przyklejamy ścianki tak, żeby było miejsce na przeszkody. Tu będzie ścianka w kształcie sera. Pamiętajcie, że chomik musi mieć miejsce między ściankami. Zacznijmy aranżację detali od mebli. Pierwsze idą tutaj. Widać, że masz wprawę w aranżowaniu. Spójrz teraz na mnie! Świetne przeszkody! Takie jasne! Imbirek na pewno je polubi. Dodajmy też drzwiczki. O, tutaj. A tu świetny tunel. Zrobione! A skoro o tunelach mowa... Świetnie, Sam. Przezroczyste tunele zawsze świetnie wyglądają. Po co taki kocyk w szpitalu? To nie kocyk, a most linowy. Pokażę ci. Hop, gotowe. Wow, ale świetna jadalnia. Co dalej? Zobaczysz. Tymi cylindrami imbirek z łatwością przejdzie na niższy poziom. Nie chcemy, żeby zrobił sobie krzywdę. Widzę, że przyniosłeś pierwszą przeszkodę. Umieśćmy ją tutaj. Wciąż nie wiemy, co to za poziom. To blok operacyjny i zabiegowy. Nawet tunel pasuje do wnętrza. A będzie jeszcze ciekawiej. Wow, super! Dopełnijmy wystrój przeszkodą z bandaży. Zaczepiamy ukośnie, jak sznurówki w butach. Po takim treningu imbirek będzie miał końskie zdrowie. Zgadza się. Ćwiczenia są bardzo ważne. Szczególnie dla chomików. Co to? Wirus? Nie bój się, mamy narzędzia do walki. Wcześniej imbirek będzie musiał przejść przez to. Na pewno sobie poradzi. Tak, imbirek świetnie sobie radzi z takimi przeszkodami. Proszę. Poziom gotowy. Następny. Są w nim części w kształcie płatków.
przykleiłam ścianki oddzielające i zrobiłam w nich otwory. Trochę tu pusto, nie uważasz? Owszem, dlatego zrobimy to. Wsypiemy do środka pocięty papier. To trochę utrudni pokonywanie poziomu. Łatwy poziom robi się trudny. Zwróć uwagę na cylinder. Jest tutaj, w rogu. Wysypmy na podłogę takie malutkie kuleczki. Uhuu! Środek zostawiamy pusty. To przejście na niższy poziom. Wyglądają jak płatki śniadaniowe. Dopiero jadłeś. Ciągle myślisz o jedzeniu. No tak, sorki. Nie będę cię już męczył jedzeniem. Na mozzarellę. Udam, że tego nie słyszałam. Pracujmy dalej. To będzie sala pooperacyjna. Najpierw wysypujemy papier. Te łóżka świetnie będą pasowały. Tak, właśnie tego nam trzeba. Łóżka kładziemy tutaj, jedno przy drugim. A jakie materace chomiki lubią? Twarde czy miękkie, jak ja? Tylko nie zaśnij. Przykleiłam łóżka i zasłony. I tę uroczą szafkę nocną. Sale szpitalne są takie nudne. Co sugerujesz? Rozrywkę! Na tym poziomie będzie również huśtawka. Brawo, Sam. Imbirek będzie mógł odpocząć i miło spędzać czas. Co? Łap! Hop! Mam! Z tej sprężynki będzie fajny tunel. Proszę. A to? To też. Postawmy tutaj. Ten poziom też jest gotowy. Czuję się jak na imprezie! Jeszcze nie czas na zabawę. Prawie skończyliśmy, więc można. No dobrze. Hop! Tu postawimy ruloniki. Imbirek będzie musiał się wysilić, żeby przejść. Tu, czy istnieją szpitale dla chomików? Tak, to kliniki weterynaryjne. Aby ten labirynt był jedynym szpitalem dla Imbirka. Dajcie łapkę, żeby był zdrowy! Do zrobienia został dach i dekoracje. Na końcu tego poziomu będą te cegiełki. A na dachu lądowisko dla helikopterów. I to się nazywa dekoracja. Gdzie to lądowisko? Właśnie przyklejam pierwsze. Czyli będą dwa? Wszystko dla naszego chomika. To szpitalny standard. Zrobiłam też takie zadaszenie. Przyklejmy je nad wejściem dla Imbirka. Każdy szpital powinien mieć znaczek, czyli krzyż. Dzięki temu będzie wiadomo, że to dach szpitala. Wiem już, czego brakuje naszemu szpitalowi. Nasz szpitalny labirynt jest już gotowy. Sam zrobił zewnętrzne dekoracje. Zadaszenie, trochę zieleni. Połączmy wszystkie poziomy w jeden budynek. Tu jest recepcja. Następny poziom to blok rozrywkowy. Trzeci poziom to poziom z sekcjami w kształcie płatków. Przedostatni to blok operacyjny i zabiegowy. Nad nim jest jadalnia. I wreszcie dach. Krótka rozgrzewka. Ale super! Zrobiliśmy prawdziwy szpital! Imbirek nie może się doczekać! Puśćmy go do środka. Leć, mały! Wierzę w ciebie! O, znalazł wejście do pierwszego poziomu. Świetnie. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Lubi podjadać. Znalazł orzeszki. Ładujemy energię.
Chyba ma ochotę na więcej. Leć, imbirku. Dalej będzie tego więcej. O, patrz! Znalazł tunel. Tak, mądrala z niego. Chyba zrobiło się nieco trudniej. Imbirek, to niejadalne! Chyba się domyślił. Do boju, imbirek! Ha! Świetnie sobie z tym poradził! I prosto na następny poziom. Blok operacyjny i zabiegowy. Za chwilę dojdzie do wirusa! Zachowaj dystans, imbirku! Dystans! Spokojnie, właśnie pokonał przeszkodę z bandaży. To mu się na pewno spodoba. Uuu, nieźle. Świetnie, imbirku. Teraz poziom z płatkami. Wygląda, jakby miał się zdrzemnąć. Patrz, znalazł przejście do niebieskiej części. Imbirek jest labiryntowym ekspertem, zapomniałeś? Na pewno znajdzie wyjście. Ostatnia część, mały! Szybciutko! Do otworu! Zdaje się, że imbirek za dużo dzisiaj zjadł. Teraz poziom z blokiem rozrywkowym. Możesz tu odpocząć, jeśli chcesz. O. Droga była zawiła, ale dzielny chomik szedł dalej. Raz po raz zastanawiał się, co go czeka na końcu drogi. Sam, świetnie opowiadasz. Tymczasem nasz dzielny podróżnik doszedł do ostatniego przejścia. Lecimy! Patrzcie, za chwilę wejdzie do recepcji. Świetnie, imbirku. Mam nadzieję, że nie podrażnią twojego brzuszka. Imbirek! Imbirek! Hurra! Przeszedłeś cały labirynt. Świetnie. Subskrybujcie nas i zobaczcie więcej projektów dla chomików. Imbirek ma swój szpital! Genialnie! Dzięki, że byliście z nami. Pa, pa!